Witam was w 20. Boże, który to jest? 23. W 23 odcinku mojego let's playa gry Katała Shoujo. Ostatnim razem spędziłem bardzo, bardzo miły dzień z Hanako. I będziemy kontynuować podróż przez me serce. Że tak powiem. Śpiewające ptaki. Normalnie byłby to dobry czas na zastanowienie się nad pięknem natury. Ale jest 6 rano. Znam ten ból. Zakrywam głowę poduszką i uderzam twarz w materac, mając nadzieję, że uderzenie wyśle mnie od razu do snu. Niestety wysiłek jest zbędny. Obracam się i wierzgam, ale sen po prostu nie wraca. No dobra, naturo, wygrałaś. Widzisz, wstaję. Brak snu ciąży mi na umyśle i jest tylko jeden ratunek na to. Dobre, duże śniadanie. Byłoby miło być pierwszą osobą tutaj. Być pierwszym, który wgryzie się w gorącą kupę żarcia, żeby usiąść gdziekolwiek tylko zechce. Byłoby to miłe. Ale nawet mój wyjątkowo wczesny start umieścił mnie z tyłu najbardziej pilnych uczniów. No, jak sądzę, jest tutaj kilku ludzi, którzy mają wczesne starty z jednego czy drugiego powodu. Grupka studentów w ubraniach sportowych skupiała się wokół jednego stołu, wytrwale dyskutując na temat planów rozgrywki między między wciąganiem wielkimi połykami swojego jedzenia. Rozstawione wokół hali są w hali stoi pewna ilość uczniów z sennymi oczami, prawdopodobnie cierpiącymi z tego samego problemu jak i ja. Hałaśliwych ptaków. I oczywiście są też ludzie, których rzeczywiście cieszy wstawanie tak wcześnie rano. Ci z torbami wypchanymi książkami i skończoną pracą domową. Ciężko nie znosić ludzi tego rodzaju. Tym bardziej, kiedy sam jesteś zmęczony. Czy ja wyłączyłem wieżę? Włączyłem. Wyciągając znajomą twarz z cienkiego tłumu, podążam do najbliższego stolika. Lili siedzi sama, delikatnie wyczuwając swoją drogę, delikatnie wyczuwając zawartość swojego talerza, na którym są jajka, swoim widelcem. No dobra, to była bardzo skomplikowana forma, no ale trudno. Aż żal przerywać jej i jej wypracowane ruchy. Zastanawiam się, czy w taki sposób... A blind person. Czy w taki sposób niewidome osoby odpływają? Po prostu przesuwając się w ustalonych wcześniej schematach ruchów nauczonych przez lata, tak jak osoba widząca jadłaby w trakcie czytania gazety. Matko, strasznie się jąkam dzisiaj. Dzień dobry, Lili. Nie oczekiwałem, że będziesz tutaj tak wcześnie. O, Isao, przestraszyłeś mnie. Nie wiedziałam, że... Aha. O, Isao, przestraszyłeś mnie. Nie wiedziałam, że jadłeś... Nie wiedziałam, że jadasz śniadanie tak wcześnie. Nie jadam. To wyjątek od zasady. Wolę się spóźnić do szkoły, niż wcześniej się zbudzić. Lili daje Lili delikatnie wzdycha, reagując na moją przyznaną opieszałość, kiedy zaczynam jeść swoje jedzenie. Nie zajmuje jej długo wrócenie do swojej poprzedniej formy bezmyślnego spożywania.
Każdy krótki ruch, każdemu krótkiemu ruchowi brakuje energii. Jak sądzę, jest to podobne do pozwoleniu oczom wędrować, kiedy wykonuje się jakoś zwykłe zajęcie. Po kilku powtórzeniach cyklu znajdź jedzenie, zjedz jedzenie, Lily odkłada swój widelec i wyciera swoje wargi chusteczką. Hisao, czy mogę zadać ci pytanie? Cholera. Wszystko, co chciałem, to tylko trochę jedzenia i może 4 godziny snu. I nikt nie pyta, czy mogę zadać ci pytanie dla prostego pytania. Pewnie. Czy uważasz Hanako za przyjaciela? Dość obciążone pytanie. No, jak sądzę, czemu pytasz? Bez wyraźnego powodu. Mam jednak inne pytanie. Dlaczego myślisz o niej jako swoim przyjacielu? To zdecydowanie ponad jej ponad moim poziomem. Czego ona ode mnie oczekuje? Nie jestem pewien. Jak sądzę, to dlatego, że jest odrobinę inna w sposobie, w jaki radzi sobie z ludźmi. Ponieważ ją znam, ona tak naprawdę jak do tej pory nigdy nie związała się z nikim. Nie wydaje się zainteresowana innymi ludźmi. I jak myślę, inni ludzie są odrobinę... inni ludzie boją się odrobinę jej wyglądu. Naprawdę? Myślałem, że tego rodzaju rzecz była, nie była zbyt zachęcana tutaj. Dyskryminowanie i tego rodzaju rzeczy. Ujmując to inaczej. Marszczy brew w rozmyśle. Ruch, który powoduje, że robię się lekko zaniepokojony w kwestii tego, co może wyciągać ze swoich myśli. Powiedziałabym, że jesteś odrobinę naiwny. Naiwny? Czułbym się urażony, gdyby nie lekko cyniczny uśmiech na jej twarzy. Rozumiem. Choć Yamako ma silniejszy zmysł współtowarzyszenia w porównaniu z innymi szkołami, zdecydowanie nie jest wolny od konfliktów. Zasady nie mogą usunąć ludzkiej natury. W końcu tylko ją wyhamować. To coś, co w zasadzie zauważyłem, szczerze powiedziawszy. Te drobne rzeczy, jak niektórzy ludzie i kliki, które tworzą, unikają siebie w korytarzach. Nie jest to inne, nie jest to zbytnia różnica względem mojej starej szkoły. Nawet Lily i Shizune można by uważać za ścisłe rywalki, nawet mimo tego, że obie wydają się dość akceptującymi osobami. Przynajmniej zabarwiona Miszą Shizune tak robi. Co dokładnie dzieje się z jej palcami i poza jej okularami? W sensie, co ona znakuje i co się dzieje w głowie, nie? Myślę, że masz rację, ale jak pierwszy raz tu przeszedłem, wszystko było pewnego rodzaju szokiem dla mnie. Stale popełniałem błędy, czy przynajmniej myślałem, że popełniam błędy. Jak kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy i kiedy powiedziałem, widzę do ciebie. Nie wiedziałem, czy było to uważane za niegrzeczne, czy cokolwiek, więc starałem się po prostu nie myśleć o tym. Traktowanie ludzi w inny sposób i tego rodzaju rzeczy. Więc nie robiłem tak. Mówiłem sobie, że Hanako i ty i wszyscy inni są normalni i starałem się ignorować oczywiste. Rozmawiałem z Hanako, jak gdyby była jakąkolwiek inną osobą i staliśmy się przyjaciółmi. Przynajmniej ja tak sądzę, że tak się stało. Ale wiesz, czuję się winny, mówiąc coś w tym stylu na głos. Jak gdyby dodatkowy wysiłek, aby myśleć o Hanako, czy o tobie, czy o kimkolwiek innym, jak o normalnych ludziach,
Nie myślę, że to jest... Myślę, że to nie jest prawidłowe, prawidłowe podejście. Hisao, myślę, że jesteś naiwny, ale myślę też, że jesteś dobrym człowiekiem. To może jest jedna z twoich lepszych cech? Jak sądzę... Nie mogę... Jak sądzę, mogę wziąć to jako komplement. Powiedz mi, czy robisz coś dzisiaj, wieczór? Jeśli nie liczyć pracy domowej, no to jestem wolny. W takim wypadku, czy chciałbyś dołączyć do mnie i Hanako na herbatkę? Nie mam zbyt dużo pieniędzy przy sobie, więc wyjście na zewnątrz nie jest zbyt... A, nie miałam na myśli wychodzenia. Tutaj, tego wieczoru. Masz dostęp do klas? Masz dostęp do klas nawet wieczorem tutaj? Nie to miałam na myśli. Hanako i ja często wykorzystujemy mój pokój na herbatki razem. Hanako i ja wykorzystujemy mój pokój na herbatki razem. Nie krępuj się wpaść do nas po zachodzie słońca. Pewnie, nie widzę żadnego problemu. Jaki jest numer twojego pokoju? 225, pokój 25 na drugim piętrze. Dobra, pewnie. A więc powinnam już pójść. Mam obowiązki reprezentantki klasy, aby się nimi zająć w końcu. Więc do wieczora, Hisao? Pewnie, do zobaczenia. Dzieje się poważne rzeczy. Chyba już zaczynamy wbijać wreszcie w, że tak powiem, ten gest może nie był odpowiedni. Zaczynamy wbijać w romansy. W romansową część gry, że tak powiem. Moment. Zostałem właśnie zaproszony do dziewczęcego pokoju po godzinach? Czy to jest w ogóle dozwolone? Zdecydowanie jest godzina nocna tutaj, ale nie słyszałem o jakichś zasadach czy o odwiedzających w dormitoriach. Mimo to dość, aby wystartować mój pozbawiony snu umysł. Dodać do tego niezbyt ciepłe śniadanie i no, mamy dość solidną pobudkę. Niechętnie idę na zajęcia, nadal trochę podekscytowany perspektywą łamania zasad. Czuję się odrobinę jak dziecko planujące wkraść się przez okno w nocy. No, może to odrobinę za dużo, ale porównując zaproszenie do imprezy do 6 czy więcej godzin wykładów, wiem, które zdecydowanie by wygrało. No raczej, nie? Misza i Shizune nie robią wiele, aby ulżyć mej nudzie. Przynajmniej raz wydają się zdeterminowane, aby skończyć zadania przydzielone przez Muto. A mimo to dzień ostatecznie zbliża się do końca. Śpieszę do swojego pokoju, aby umyć się i... kurde, jak było to słowo znowu? Wyczesać swoje włosy. Na szczęście nie trafiam na Kenji'ego. No, to jest szczęście. Niedługo po tym wychodzę z dormitorium chłopców. Męskiego dormitorium. Nerwowo stukam w drzwi oznaczone 225, sprawdzając swój zegarek jeszcze raz. Czy to ty, Hisao? Drzwi są otwarte, możesz wejść. Głos Lili dryfuje przez... Głos Lili, no dobra, dryfuje, niech będzie. Dryfuje przez drzwi i uśmierza moje nerwy. To pierwszy raz, kiedy byłem zaproszony do dziewczęcego pokoju po zmroku. Wink, wink, nudge, say no more. Mimo że wiem, że nie ma motywu nadrzędnego za tym zaproszeniem, czy na pewno to nie wiem, no ale zobaczymy. Nie powstrzymuje to mojego umysłu przed wymyślaniem sobie możliwości. Znam ten ból. Jeden chłopak, dwie dziewczyny. W pokoju dormitorium. Z herbatką. Kiedy mówię to w taki sposób, brzmi odrobinę niegrzecznie.
Wydychając odrobinę, aby się uspokoić, umieszczam dłoń na klamce i otwieram drzwi, wsuwając głowę, aby zajrzeć do środka. No dobra. Muszę dealować z zastaną sytuacją, nie mam jętkiej gry. Drzwi otwierają się kompletnie i chwytam wzrokiem pierwszy widok pokoju Lili. Jej meble wyglądają prawie antycznie, ale puste ściany i płaskie powierzchnie są ledwo udekorowane. W centrum pokoju jest niski stół, na którym widzę mały zestaw do herbaty. Wydaje się, że wszystko w tym pokoju ma swoje miejsce. Być może za wyjątkiem kilku kupek książek ustawionych przy ścianie. Mój zmysł widzenia nie jest jedyną rzeczą, która jest stymulowana. Okej. Na waszą korzyść nie skorzystam z tej okazji na świetne innuendo. Delikatny zapach czegoś w powietrzu można wyczuć. Lakier do paznokci, perfumy, make-up, makijaż, o! Makijaż? Ciężko ustalić inną nazwę niż dziewczęce zapachy. Okej. Moje oczy kończą szybki rzut przez cały pokój, wracając na pozycję, patrząc na dziewczynę, no po prostu. Lili siedzi obok małego stolika, nosząc bardzo ciemną niebieską piżamę. Ciemno-niebieską piżamę z shortami? Chyba tak, z shortami, które pokazują dużo z jej kuszących bladych nóg. Bladych to złe słowa. Białych, niczym, prawda... No dobra, nie będę wymyślał, jedziemy dalej. Naprzeciwko niej siedzi Hanako, uzdobiona w oszczędną, jasno-różową gaun. Kurde, jak to się nazywało? Suknię. No dobra, niech będzie suknię. W oszczędną, jasno-różową suknię. Jej ręce są wyraźnie, są twardo umieszczone między nogami, jej ramiona wypchnięte do przodu, a jej głowa spuszczona, jak gdyby starała się schować w nim. Byłoby łatwo jej to zrobić. Wygląda na to, że jest dwa rozmiary za duża dla niej. Warstwy flanelu zwisają z jej w sylwetki, przez co wygląda jak dziecko bawiące się w ubieranie się w ubiory rodziców. Spogląda w górę, aby potwierdzić moją tożsamość i początki drobnego uśmiechu pojawiają się na jej twarzy. Zanim znikają tak szybko, że nie jestem pewien, że kiedykolwiek tam były. Nie ma co tak dłużej czekać w drzwiach, Isao. Wchodzę do pokoju i zamykam drzwi za sobą. No, obawiam się, że to rzeczywiście jest mały pokój dla nas trojga. Czy chciałbyś usiąść? Powoli podchodzę do stołu i siadam, starając się jak najlepiej, żeby nie zaburzyć niczego w drodze do niego. Nie mogę się powstrzymać przed spojrzeniem... Okej. Nie mogę się powstrzymać przed niespojrzeniem w... przed spojrzeniem na pierś Lili, siadając, aby zostać...
aby nie być w stanie, aby nie być w stanie uzyskać tego spojrzenia byłoby strasznym losem. Okej. Okay. No więc może trochę herbaty? Hanako, nalałabyś nam? Pewnie. Isao, czy... Chciałbyś... Czy chciałbyś... Chciałbym trochę herbaty. Pomóc ci? Nie. Poradzę sobie. Dziękuję. O. Lili, trudno powstrzymać się przed uśmiechem względem nerwowości jej towarzyszki. Coś, za co nie mogę jej winić. O. Męczący dzień? Tak. Rozluźniam się na swoim miejscu naprzeciwko stolika nocnego. Z mojej lewej strony ubrana na niebiesko Lili i z mojej prawej ozdobiona różem Hanako. Zestaw na herbacie... Co ja... Zestaw na stole do herbaty wygląda naprawdę miło, jak i praktycznie. Umalowany w czerwony kwiecisty motyw. Wygląda dziwnie w kontraście z prostym, ale ogólnie wyglądającym sofistykowanie. No dobra, nie będę szedł na łatwiznę. Wyglądającym wysublimowania, o. Prostym, ale ogólnie wyglądającym wysublimowanie umeblowaniu. Co powoduje, że myślę, że Hanako mogła je wybrać. Jest delikatny dźwięk, kiedy Hanako przypadkowo uderza dzbanek filiżanką, którą w trakcie nalewania. O. Wdycha głęboko, musi być naprawdę zdenerwowana. Nie jest to rzecz, którą... Musi być naprawdę zdenerwowana, bo nie jest to rzecz, którą ktokolwiek by się przejmował. Hanako drży w reakcji na swoją pomyłkę. To w porządku, Hanako. Nie trzeba się denerwować. Hanako wydaje się znajdować troszkę pewności siebie w delikatnie pocieszających słowach Lili i gładko nalewa kolejne dwie filiżanki. Proszę, Isao, Lili. Hanako ostrożnie umieszcza filiżankę i talerzyk przed Lili i mną. Mógłbym się przyzwyczaić do usługiwania tego rodzaju. Takiś jest Isao. Dziękuję, Hanako. Tak, dzięki. Za szybko. Tak, dzięki. Chociaż no, w sumie staram się być jak Isao, więc może będę reagował naturalnie, nie? Żaden problem. Lili wyszukuje swoją filiżankę i znajdując ją, delikatnie popija. Robią to samo. Herbata ta smakuje lepiej, troszkę lepiej niż herbata, którą zwykle mamy w szkole. O, to dobre. Jest tak inna od jakiejkolwiek herbaty, którą miałem wcześniej. A, wygląda na to, że wybrałaś właściwą, Hanako. Dobrze sobie poradziłaś, nawet jeśli był to odważny ruch. Uśmiech Hanako wraca pod zdwojony. No, tutaj będę robił w tym odcinku dużo ohoho, jak widzę. Nawet z jej rozjaśnioną twarzą, jej nieśmiały uśmiech nie można byłoby jej nieśmiałego uśmiechu nie można byłoby nazwać inaczej niż ładny, fajny. No dobra. Cute to jest to słowo, które będzie wracać cały czas, niestety. Cieszę się, że wam smakuje. Cieszę się, że ci smakuje. To do mnie, w końcu. Hanako, nareszcie zaczynając się rozluźniać, popija swoje filiżanki. Coś w tej sytuacji powoduje, że zastanawiam się nad pytaniem Lili ze śniadania. Nie, serio, kurde, taki hint ci strzeliła i ty dopiero teraz się zastanawiasz? No ale dobra. Dlaczego jestem przyjacielem Hanako?
Lili wydaje się, że autentycznie przejmować się dobrym... Autentycznie przejmuje się Hanako, no dobra. Lili wydaje się autentycznie przejmować Hanako, ale to nie tak, że mógłbym zrobić coś, że mógł... Ale to nie tak, że mógłbym zrobić coś, aby jej pomóc. Z tego, co mogę stwierdzić, jej szramy nie powstrzymują jej fizycznie, a wszyscy, których spotkałem, wydają się być w stanie pokonać swoje niepełnosprawności w jakimś stopniu. Nie mam żadnych nadrzędnych motywów, aby przebywać z Hanako. Ja mam. No ale dobra. Nie mam żadnych nadrzędnych motywów, aby przebywać z Hanako. Po prostu mamy podobne zainteresowania. Czy to nie wystarcza? Więc, Isao, dobrze się bawisz? Słowa Lili wyrywają mnie ze swojego zastanowienia i chwilę zajmuje mi przemyślenie i chwilę zajmuje mi powrót do miejsca, w którym jestem. Jestem w pokoju z dwiema dziewczynami w ubiorze do łóżka. Jest to coś, czym można się cieszyć. No! Isao jest bardzo ogarniętą osobą, no ale dobra. Potraktuję to jako jego myśli prywatne. Mimo, że za jego myśli prywatne z pierwszych sekcji gry to najchętniej by dostał po ryju, no ale dobra. Tak, jest bardzo relaksująco. Prawie jakbym nie był już w szkole. Często to robicie? A, dość często. Choć nie tak często jak pijamy herbatę w budynku szkolnym. Biorąc pod uwagę, że jest to prawie codziennie, nie jest to wielkim zaskoczeniem. Jak zaczynam znowu popijać ze swojej filiżanki, widzę, że niestety jest już pusta. Było przepyszne. Dzięki Hanako, Lili. Żaden problem. Tak. Tak, przyjemność po naszej stronie, Isao. Miło było mieć trzecią osobę tutaj do towarzystwa. Jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebowały, żeby ktoś wypełnił tą pozycję, zawsze będę dostępny. Zawsze. Jestem trochę bardziej in your face. No ale okej. Dobrze wyrazić swoje myśli w tego rodzaju sytuacjach. Lili delikatnie ziewa, co nie... Lili delikatnie ziewa, co nie skutecznie ukrywa swoją ręką. O, przepraszam. Myślę, że jestem trochę zmęczona. Myślę, że wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni. No, jak jesteśmy uważne dziś wieczór, Hanako? A zdecydowanie powinniśmy już pójść do łóżka. W końcu jutro mamy zajęcia. Też powinienem już pójść. Dziękuję za twoją obecność, Hanako. Isao, co ja gadam? Dziękuję za twoją obecność, Isao. Dzięki. Wpadniesz jeszcze? Nawet cała armia nie byłaby w stanie mnie powstrzymać. Okej. Okay. Imponuje mi twoja determinacja, Isao. W każdym razie, no, macie rację. Powinniśmy już iść. Wstaję i idę w kierunku drzwi. Hanako wstaje ostrożnie za mną. Zatrzymuje się i staje jej twarzą w twarz. Czy idziesz ze mną? Hanako natychmiast rumieni się w pełni. Ooooo! No kurde, podbijasz me serce, Hanako. Ten pokój nie jest... To w porządku, tylko żartowałem. W porządku. Dobranoc. Dobranoc, Hanako. Nie zwracam uwagi za często na ten, prawda, boks.
Dobranoc, Hanako. Dobranoc, Hanako. Dobranoc, Hisao. Dobranoc. I z tym nasza impreza herbaciana, nasza herbatka się skończyła. O, nadal nie jestem pewien, co Lili chce, abym zrobił dla Hanako, ale nie chcę jej zawieść. No, ja też nie. Czekam, aż drzwi się zamknęły za mną, zanim odwracam się do Hanako. Hej, Hanako, wiesz, nie musisz być tak nerwowa wokół mnie, czy cokolwiek. Znaczy, jesteśmy przyjaciółmi, nie? Tak, jesteśmy przyjaciółmi. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciała porobić coś razem, czy cokolwiek, to daj mi znać. Nadal musimy, nadal w końcu mamy do odrobienia ten mecz szachowy, prawda? Pamiętasz? Pewnie. Ale nie sądzę, że wygrasz. Nie byłoby tak fajnie, gdyby było tak łatwo. Hanako wydaje się dawać wstrzymany śmieszek, wydaje się śmiać z wyhamowaniem, czyli tak nie? Wydaje się śmiać z wyhamowaniem, ale równie dobrze mogłaby tylko wydychać. Dobranoc, Hisao. I z tym Hanako szybko wycofuje się do swojego pokoju, umieszczonego obok pokoju Lili. Zaczynam wracać do swojego dormitorium, ale sam prosty akt spaceru wydaje się wyczerpywać mnie z mojej energii. To niedobrze. Ledwo docieram do swojego pokoju, zanim uderza mnie fala wyczerpania. Zdejmuję swoje buty i spadam do łóżka i zasypiam w momencie, kiedy moja głowa uderza w poduszkę. No dobra, kolejny dzień skończony. Już zaczynają się troszkę bardziej, że tak powiem, emocjonalnie hardkorowe rzeczy. Tutaj skończę ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej we wspaniałej historii podrywu Hanako. No i cóż, tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.